Witam Państwa serdecznie, nazywam się Sosnowski Wojtek, jestem radnym z naszego okręgu. Chciałbym przywitać przede wszystkim mieszkańców, podziękować za to, że zechcieli Państwo nas zaprosić dzisiaj. Przywitać kandydata na prezydenta Michała Litwiniuka, kandydatów na radnych Mariusza Michalczuka, obecnego radnego, a także wszystkich innych, którzy tutaj przyszli. Drodzy Państwo, ja się cieszę, bo ja lubię z Wami się spotykać, rozmawiać. Cieszę się, że przez ten okres, w którym władze miasta nie wiedziały, gdzie jest ulica Olszowa, dowiedziały się, gdzie jest ulica Olszowa i z tyłu za naszymi plecami już powstaje ta inwestycja. Cieszę się, że też powstał wodociąg, że zaczyna być, tak jak rozmawialiśmy 2 czy 3 lata temu, że z XIX wieku w końcu wchodzimy w wiek XX, bo może jeszcze nie XXI. Na pewno jest dużo do zrobienia na tym osiedlu. W chwili obecnej tak troszeczkę priorytety, jeżeli chodzi o budowę dróg, według mnie przypominają gaszenie pożaru, tak? Tutaj wspólnie z Państwem zrobiliśmy petycję, poszliśmy do urzędu. Część osób była, część osób zabierała głos nawet, tak? Zrobiła się wokół tego taka atmosfera medialna, także też dziękuję mediom, że zechciały ten temat przybliżyć, pokazać na sesji, pokazać mieszkańcom, pokazać władzom miasta i się udało, tak? Udało się, ale jeszcze nie wszystko. Jeszcze jest dużo do zrobienia. I ja uważam, że powinniśmy, drodzy Państwo, tworzyć mądre decyzje i pokazywać ludziom w przód, co będziemy robić, tak? Chciałbym jeszcze nawiązać w tym miejscu do sesji Rady Miasta, na której była zmieniana uchwała budżetowa, w której to Rada Miasta przekazała w sumie 42 miliony z dotacją na stadion. W tym samym momencie prezydent Stefaniuk mówił o tym, że będzie nowy inwestor na nie tak dalekim lotnisku, zostaną sprzedane grunty i z pozyskanych pieniędzy zostanie wybudowana głównie ta najbardziej potrzebna infrastruktura, tak? Czyli drogi, chodniki, latarnie, który w tym części miasta najbardziej brakuje. Niestety wiemy, że pieniądze na stadion poszły, inwestor się nie znalazł i tak naprawdę Państwo zostali z tymi problemami w gorszym miejscu, tak? Dlatego w przyszłej kadencji chcemy tutaj z kandydatem na prezydenta, z kandydatem na radnych stworzyć taką plan budowy dróg, żeby nie było takiej sytuacji, że jest coś zaplanowane, za chwilę ktoś coś zmienia, bo ktoś głośniej krzyczał, tak? Trzeba zacząć od tych ulic, które są najstarsze w mieście, które są najbardziej zaniedbane i zbierają też okoliczne domy. Dzień dobry Państwu. Również dołączam się do podziękowań za to, że wystosowaliście Państwo do nas zaproszenie. Cieszę się, że tak po partnersku chcecie nas traktować. Tak zachowywaliśmy się zawsze jako samorządowcy, radni, ja jako zastępca prezydenta i takie zobowiązanie mieszkańcom miasta składamy, że zaproponujemy, że będziemy realizować partnerską wizję samorządu w mieście, tak prezydentury, jak i pracy Rady Miasta i radnych. Cieszę się, że zgromadziło się Państwa aż tylu. Wyróżniamy się na tym tle tym właśnie przykładem współpracy, w przeciwieństwie na przykład do niektórych lokalnych polityków, którzy swoją aktywność w tym temacie dokumentują zdjęciami z pustą ulicą, wskazując, że prowadzą konsultacje z mieszkańcami. My widzimy na dzisiejszym przykładzie, że te konsultacje prowadzimy naprawdę, bo jesteśmy dla Was mieszkańców. Ten kwartał miasta, osiedle za torami, zwłaszcza w Państwa części, w przyległościach wzdłuż ulicy Robotniczej, był zaniedbany. To taka, można z żalem powiedzieć, troszkę zapomniana i niedoceniona inwestycyjnie część miasta, a przecież jedna z najstarszych. Wojtek bardzo celnie zauważył, że jednym z kryteriów, które chcemy zaproponować, jeżeli chodzi o ułożenie planu budowy i remontów dróg i chodników na całą najbliższą pięcioletnią kadencję, jednym z tych kryteriów ma być m.in. fakt długości zamieszkiwania mieszkańców przy tych ulicach.
Zdarzało się w historii miasta, że przy nowo wytyczanych i zasiedlanych niewielką ilością mieszkańców ulicach przeprowadzano inwestycje, a ulice, przy których mieszka często kolejne, któreś z kolei pokolenie mieszkańców pracujących na rzecz miasta, płacących w mieście od pokoleń podatki, takiego docenienia swoich potrzeb dotychczas nie spotkało. Tych kryteriów oczywiście będzie więcej, ale przede wszystkim chcemy położyć na to nacisk. Nie znaleźliśmy w urzędującym obecnie prezydencie partnera do wprowadzenia tego rozwiązania już w tej kadencji, dlatego proponujemy to jako jedno z naszych podstawowych zobowiązań na najbliższą kadencję. Uczciwe, szczere potraktowanie mieszkańców miasta jako partnerów we wspólnym budowaniu rozwoju miasta. Mieszkańcom miasta się takie solidne, rzetelne potraktowanie należy. Wspólnie jako prezydent z Radą Miasta i z mieszkańcami podczas szeroko przeprowadzonych konsultacji społecznych chciałbym, abyśmy przyjęli taki 5-letni plan budowy i remontów dróg i chodników. Co zrozumiałe, pewnie nie każdy mieszkaniec przy sfinalizowaniu takiego przedsięwzięcia uzyska satysfakcję, bo okaże się, że ze swoją najpilniejszą potrzebą jednak nie znajdzie się w pierwszej kolejności zaspokojenia. Wszyscy wiemy, że to dziesiątki kilometrów dróg oczekujących na wykonanie w naszym mieście, ale z pewnością mieszkańcom należy się taka szczera i poważnie traktująca ich postawa ze strony tych, których wybiorą na swoich reprezentantów we władzach samorządu miasta. Co więcej, taki plan powinien obejmować też, i do tego będziemy chcieli doprowadzić, zobowiązanie, żeby określoną część budżetu miasta, dochodów miasta zastrzec, zagwarantować jako środki, które będą sukcesywnie przekazywane na rzecz inwestycji w drogi i chodniki. Jeszcze zorganizuję spotkanie, konferencję prasową, na której szeroko przedstawię wysokość nakładów właśnie na cele inwestycyjne w naszym mieście i niestety pokaże ona mizerię działań urzędującego prezydenta w obecnej kadencji, zwłaszcza w zestawieniu z podobnymi do naszego i sąsiednimi samorządami. Tak, stojąc tu przed Państwem dzisiaj, zobowiązujemy się do tego, że jednym z priorytetów naszej działalności w samorządzie najbliższej kadencji będzie naprawa zaniedbań obecnego włodarza w kończonej przez niego właśnie kadencji na stanowisku prezydenta miasta Białej Podlaskiej. Jeszcze raz spojrzę na kolegów radnych, których zaangażowanie w realizację Państwa potrzeb bardzo dobrze znam. I przypomnę, że dzisiaj, gdy inwestycja, dzięki życzliwości Rady Miasta, bo pamiętajmy, jest pewną arogancją ze strony polityków zasiadających na tym najwyższym urzędzie, mówienie zrobiłem, obiecałem, zrealizowałem. Kiedyś Margaret Thatcher powiedziała, że rząd nie ma własnych pieniędzy i jeżeli coś może dać, to dlatego, że zabrał. Prezydent miasta nie ma własnych pieniędzy. To są nasze pieniądze. Wszyscy jesteśmy jako mieszkańcy miasta jego gospodarzami i współwłaścicielami wspólnego budżetu, a w naszym imieniu propozycje Urzędu Miasta przyjmują radni. I bardzo radnym dziękuję za to, że starają się na miarę ograniczonych możliwości tego wspólnego tortu, którym jest budżet, tak go wykrajać, żeby sukcesywnie te potrzeby zaspokajać. I przypomnę, że to między innymi nasi koledzy radni z inicjatywy Wojtka Sosnowskiego, obecnego tu Mariusza Michalczuka, w 2016 roku już wspólnie z mieszkańcami zbierali podpisy właśnie pod inicjatywą budowy nakładki na ulicy Olszowej. I dzisiaj kto inny przypisuje sobie te zasługi. Jeszcze raz podkreślę, że dziękuję za to bardzo, jak i za wszystkie procesy inwestycyjne Radzie Miasta. Natomiast Radzie Miasta potrzebny jest lider, który będzie dobrze rozumiał, że priorytetem są inwestycje w infrastrukturę. Nie da się prowadzić należytej jakości życia, ale i też rozwoju gospodarczego miasta, w którym drogi utrudniają komunikację. Jest ogromnym zaniedbaniem, że tak
kluczowe dla miasta ciągi komunikacyjne, jak na przykład ulica Sidorska, przez tyle lat leżą odłogiem, że ulica Warszawska jest robiona na chybcika w sposób nie do końca przemyślany. Mieszkańcy miasta wyrażają duży zawód i, no, mówiąc delikatnie, niezadowolenie z racji formatu, w którym została zaprojektowana. Nie wygląda przy zaprojektowanej i budowanej szerokości bynajmniej jak arteria stanowiąca wjazd do miasta od najważniejszego komunikacyjnego kierunku z centrum kraju. To tędy powinni wjeżdżać zapraszani przez nas potencjalni inwestorzy, a wygląda po prostu przy tej szerokości jak droga lokalna. Jeszcze raz podkreślę, że ta biała księga, tak nazwaliśmy ten punkt naszego programu, budowy i remontów dróg i chodników, jest jednym z naszych podstawowych zobowiązań i do tego będziemy dążyć, taki cel będziemy chcieli zrealizować. Jeszcze dodam, że znajdujemy się również w sąsiedztwie schroniska dla zwierząt. I w tym kontekście przypomnę, że jednym z naszych zobowiązań prezentowanych mieszkańcom miasta w tej kampanii wyborczej jest to, iż prosimy mieszkańców o sygnały. Pokazujemy, że doskonale rozumiemy, iż władza nie ma monopolu na posiadanie racji. Wręcz przeciwnie, to od państwa, od mieszkańców miasta płyną czytelne i zobowiązujące sygnały co do potrzeb kluczowych, co do pierwszeństwa ich zaspokajania. Obiecaliśmy, że po rozsądnej analizie zgłaszanych przez państwa sygnałów, na miarę możliwości naszego miasta, będziemy te sygnały włączać do naszego programu. Zawierać z mieszkańcami miasta swoisty kontrakt, przyjmując te postulaty jako nasze zobowiązanie, jako działania, które zobowiązujemy się wykonać. I w kontekście schroniska powiem, że myślę, że taką dobrą odpowiedzią na zapotrzebowanie tego środowiska, tych z nas, którym los naszych młodszych braci w naturze nie jest obojętny, jest propozycja, którą przyjęliśmy od mieszkańców, a którą włączamy do naszego programu. Będzie to zmiana uchwały przewidującej opłatę od posiadania psów, polegająca na zwolnieniu tych psiaków, które zostaną zaadoptowane ze schroniska. Dochody z tej opłaty nie są jakimś imponującym zasobem środków w budżecie miasta. Niemniej jednak nawet to uszczuplenie związane ze zwolnieniem osób, które zaadoptują psiaka ze schroniska, przecież przełoży się na przykład na fakt, że mniej psiaków w schronisku będzie wymagało ponoszenia przez budżet miasta nakładów na jego utrzymanie. To nie jedyna z naszych propozycji dla schroniska, ale dzisiaj, rozmawiając z państwem w jego sąsiedztwie, cieszę się, że też miałem okazję o tym powiedzieć. Mariusz. Bardzo prosimy, Mariusza. Szanowni państwo, część rzeczy powiedział kandydat na prezydenta, pan Michał Litwiniuk. Ważną rzeczą jest to, że tak naprawdę my jako Koalicja Obywatelska, proszę państwa, nie jesteśmy przeciwko komuś. My nie jesteśmy przeciwko PiS-owi i innym organizacjom. My mamy być dla kogoś. Tak naprawdę. I te nasze działania mają być takie. I też wspomniał pan prezydent o tym, że tak naprawdę budowa ulicy Olszowej i każdej ulicy w naszym mieście nie odbywa się przy akceptacji jednej osoby, bądź jednej grupy osób, bo tak naprawdę 23 radnych i w ogóle dziwnym by było, gdyby ktokolwiek z radnych podniósł rękę, że jest przeciwko jakiejkolwiek ulicy. Także przypisywanie sobie, albo że jak ja obiecam, to już na pewno tak będzie, trochę jest, myślę, że nie w porządku w stosunku do mieszkańców, bo jeżeli ktoś śledzi poczynania Rady Miasta, to widzi, że zresztą wszystkie samorządy tak działają, to widzi, że nie jest przeciw grupa ludzi, tylko jeżeli jest mądry pomysł, to bez względu na to, kto ten pomysł zgłasza, to jest realizowany. I tak chcemy tą naszą koalicję, myślę, reprezentować, że jeżeli będą mądre pomysły, to będziemy współpracowali ze wszystkimi. To nie jest tak, tak jak mówię, jesteśmy przeciwko komuś, jesteśmy dla kogoś. I jeden z moich pomysłów, myślę, że jeżeli nasz kandydat wygra, to też jest fajny pomysł na program, bo jest budżet obywatelski, który jest wspaniałą rzeczą, bo mieszkańcy mogą decydować. A moim pomysłem, takim można powiedzieć autorskim, jest to, żeby stworzyć
część takiego budżetu, który byłby młodzieżowym budżetem obywatelskim, żeby w pewien sposób młodzież mogła decydować, bo tak naprawdę mówimy o tej młodzieży naszej, że oni to nic nie chcą robić, tylko siedzieć przy komputerze, ale ja z młodzieżą pracuję, proszę Państwa, to nie jest prawda. Im trzeba tylko dać instrumenty, a umysły mają takie, że naprawdę ruszą i na szczegóły przyjdzie czas, ja będę tam Państwu przedstawiał, myślimy jako koalicja, będzie to, myślę, że bardzo fajny pomysł właśnie dla młodzieży na uaktywnienie naszej młodzieży. Dziękuję bardzo. Ja bym potwierdziła to, co pan Mariusz powiedział. Kiedyś jeden z moich uczniów powiedział takie zdanie, które ja sobie bardzo mocno wzięłam do serca. To nieprawda, że uczeń nie lubi szkoły. On chciałby się w niej nie tylko uczyć. Jak państwo wiecie, ja nie mieszkam w tej dzielnicy. Ale nie mogę powiedzieć, że jest mi obca. Gdy zaczęłam pracę tu w szkole, zaczęłam przyglądać się, patrząc na tę dzielnicę z perspektywy drugiej strony krzyny i powiem, że byłam przerażona i w wielu aspektach jestem dalej przerażona. Jako dyrektor szkoły mogłam tylko inwestować w szkołę, czy zabiegać o to, żeby szkoła się rozwijała i mam nadzieję, że Państwo zauważyliście, że trójka z takiej najbardziej zapyziałej, przepraszam za słowo, szkoły zrobiła się w tej chwili najpiękniejszą szkołą w mieście, najbardziej nowoczesną. Moje hasło wyborcze brzmi: ja nie obiecuję, ja działam. Ja po prostu jestem otwarta na potrzeby innych i widzę, jak wiele potrzeb ma ta dzielnica. Zechcę swoim działaniem, czy zostanę radną, czy nie, bo to nie ma znaczenia. Będę robiła wszystko, żeby wspierać państwa w zaspokajaniu tych potrzeb moich dzieci, bo dalej tak uważam, że to są moje dzieci, ale ich rodziców i dziadków, po to, żebyście państwo wy mogli godnie tu żyć, bo to jest XXI wiek. W związku z tym nie może być tak, że dzielnica najstarsza w mieście, najbardziej zasłużona dla tego miasta, bo przecież stąd wywodzili się tak naprawdę pracownicy fabryki, chociażby mebli, że są to ludzie, którzy są spychani na margines. To jest w ogóle karygodne, a napływowi mieszkańcy, bo wielu takich jest w nowych osiedlach, mają super komfortowe warunki do funkcjonowania. Ulice, chodniki, zaplecza. Chciałabym bardzo wesprzeć Państwa również w zaspokojeniu tych potrzeb i mam nadzieję, że wspólnymi siłami nam się to uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, którzy zechcieli zabrać głos. Natomiast ponieważ spotkaliśmy się przede wszystkim z mieszkańcami na konsultacjach, bardzo prosimy, żebyśmy po prostu przeszli do dyskusji. Jesteśmy głodni pytań od Państwa. Ja bardzo dziękuję, że Państwo jako pierwsi podjęliście pałeczkę, bo to nie jest jedyna frakcja, którą tutaj chcemy zaprosić. Chcielibyśmy spotkać się absolutnie ze wszystkimi, podjąć decyzję, porozmawiać. Jeżeli chodzi o inwestycję, którą w tej chwili mamy zrobioną, to nie jest walka od 2 lat, to jest walka od 21 lat, która jest naprawdę bardzo nierówna. Za czasów w ogóle jeszcze poprzedniej kadencji była totalnie nierówna, bo stało się jak się stało, o tym dzisiaj będziemy dyskutować. Także powiem szczerze, że w ogóle bardzo serdecznie witam prasę i tak naprawdę dzięki Państwu zawsze byliście z nami i dzięki Państwu my naprawdę mamy dużo. I nie mówię o władzy. Naprawdę dzięki nim mamy to, co w tej chwili jest. Oni nam zawsze pomagali. To pierwsza rzecz. Zaprosiliśmy Państwa tu po to, żeby móc zadecydować. I teraz do Was pytanie. Jakie my mamy problemy? Co o nas wiecie? To nas interesuje. Najpierw Wy, nie my. My zaraz popytamy. Powiedzcie, gdzie mamy problem taki największy, palący, tak? Waszym zdaniem. Bo to będzie też wpływało na nasze decyzje. Także proszę Was o głos. Problemów udało się już rozwiązać, no ale na pewno wysięgniki odrobotnicze, które widzimy zgłaszane przez ostatnich kilka lat do budżetu, nie zostały zrealizowane. Oświetlenie, które jest, można powiedzieć, tylko teoretyczne, bo ta jedna latarnia nie oświetli całego osiedla. Kolejna kwestia to, że chciałbym, żeby Państwo chodzili do przystanka autobusowego w takich butach, w jakich można chodzić po galerii, a nie w kaloszach. Bo wiemy, że tak jest. Ludzie biorą reklamówki i kalosze zostawiają albo u sąsiadów, albo z nimi jadą, tak? To głównie te rzeczy infrastrukturalne, tak? Wyprostowanie biegu ulicy Długiej, która też tak naprawdę, jakby spojrzeć na mapę, to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Dobrze, że się udało Olszową z tamtej strony wyprostować i połączyć tym takim wykupionym łukiem do ulicy Długiej. To na pewno skomunikuje tą tylną część naszego osiedla. Czyli mogę.
Jeszcze z takich bolączek, które najbardziej tu widzimy. Wyjeżdżając robotniczo w stronę kościoła, te niebezpieczne skrzyżowanie. Żwirki, długa, robotnicza. No, dawno temu chyba nawet jakiś człowiek zginął, tak kiedyś mi ktoś opowiadał. No to jest mocno newralgiczne skrzyżowanie tutaj koło sklepu. My proponujemy, żeby było tam wybudowane po prostu rondo i kwestia wybudowania dalszego ciągu ulicy Żwirki Wygóry w stronę ulicy Lubelskiej docelowo z przebiciem do ulicy Lubelskiej. Szanowni Państwo, Ameryki nie odkryję, jeżeli powiem Państwu, że tak naprawdę drogi, jeszcze raz drogi utwardzenia i nie tylko tej ulicy, na której się znajdujemy, czyli długiej i skrzyżowania, o której mówił Wojtek, bo widzę tutaj też przedstawicieli mieszkańców ulicy Ziemiańskiej, Mieszczańskiej, którzy od lat upominają się o to i tak naprawdę my jako radni czasami jesteśmy w takiej sytuacji, że mieszkańcy do nas dzwonią, my idziemy z mieszkańcami albo sami do władz i zdarza się, że się odbijamy od ściany i tak naprawdę nie chodzi tu o to, że... Jeszcze wejdę Ci w słowo, nieraz tak było, że już niektóre ulice były w tym budżecie, to właśnie chciałem nadmienić, a potem zostały wyczyszczone, tak? Czyli w końcu roku nie zostały zrealizowane. Proszę Państwa, tak? I podobnie o oświetleniu, bo był plan taki na początku kadencji, żeby, ja powiem teraz o osiedlu, bo to się wiąże z każdym osiedlem, bo nasz okręg jest bardzo duży, ale mówimy o osiedlu Grzybowa. Miało być tak, takie były zapewnienia włodarzy, że zaczynamy robić oświetlenie od strony miasta w stronę lasu, tak kolokwialnie powiem, a ulice odwrotnie. I tak naprawdę powstało chyba tylko dwie ulice, jeżeli chodzi o oświetlenie. Więc ja myślę, że mówię, Ameryki nie odkryję, jeżeli Państwu powiem o tym, co Was najbardziej boli, o tym, co mówił Wojtek. Infrastruktura, drogi tak naprawdę, żebyście mieli poprawiony komfort, taki najprostszy. Nie chodzi tutaj o nie wiadomo co, chociaż ciekawostką jest to, nie wiem, no Państwo to wiecie, ale nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy wiedzą, że za torami bankomatu nie ma nawet. Ja mówię, że Państwo wiecie, tylko czy inni mieszkańcy mają taką świadomość, żeby wziąć pieniądze, żeby wyjąć pieniądze i sobie zapłacić za coś, mogą nie... Pani Bato, może być tak, że dlatego mówię o tym, że mówię, Państwo wiecie, bo ja też mieszkam tutaj od urodzenia praktycznie w tym okręgu, tak? I tutaj nie ma bankomatu nawet, więc to są rzeczy, to słucham, apteki też, dobrze, niedawno powstało w ogóle przychodnia, że na Czerwińskiego, tam gdzie była szkoła. Także no, tak to wygląda z naszej strony. Myślę, że mówię, warto też o tym mówić, bo Państwo o tym wiecie, ale tu jest prasa, mieszkańcy innych rejonów mogą tego nie wiedzeć, że żeby wypłacić pieniądze na przykład z bankomatu, w MDK-u nie wspomnijmy w ogóle, czy jakiejś kulturalnej jednostce, to trzeba jechać za tory. Znaczy tak na drugą stronę rzeki tak praktycznie. Tak jest różnica cywilizacyjna pomiędzy... W jednym rejonem miasta, na południową częścią miasta, tak? Proszę Panią, ludzie z tamtej strony Krzny, naprawdę wielu z nich nie wie, jak wy tu żyjecie, bo oni nie mają tu celu przyjścia, chyba że mają rodziny. O tym, że jesteście jak gdyby dzielnicą, ten jest zapomniano, to powiem taki drobny przykład. Ulica Sportowa, przy której jest szkoła, w ogóle nie jest wpisana w ulicę do koszenia. Do tej pory było tak przez wiele lat, kiedy byłam dyrektorem, że jak dzwoniłam, proszę, żeby ktoś przyjechał i wykosił ulicę Sportową, no to przyjeżdżali i kosili. A do was przyjeżdżają kosić? No raczej nie. Czy są tu te tereny miejskie? To jest jak gdyby zapomniane przez, nie chcę powiedzieć przez Boga, bo akurat Bóg myślę, że najbardziej o was pamięta. Natomiast władze w ogóle nie widzą tego, bo tu nie przyjeżdżają. Gdy ja, tak jak mówię, zostałam dyrektorem, ja zaczęłam mieszkająca całe życie, bo jestem rodowitą Bielczanką, z innej perspektywy patrzeć, to tak jak mówię, nie mogłam podejmować działań takich, całkiem wspierającym. Ja mogłam tylko Państwa, tych, których dzieci były w szkole, jak gdyby w tym względzie wspierać i robić wszystko, żeby dzieci Wasze też uczyły się w szkole takiej, jak ludzie się uczą w całym mieście. Dlatego to mówię, żeby to chcielibyśmy sprawić, żeby nie była to dzielnica zapomniana przez miasto. Bolesne jest to, że przez 60 lat płacimy podatki i z tych podatków nie mamy ani grosza. Tu nie ma inwestycji. To boli, jest to bardzo niesprawiedliwe. Tak nie powinno być. My mamy tą świadomość. To są nasze wspólne pieniądze. My też się składamy do tej wspólnej puli pieniędzy i chcemy z tego czerpać korzyści. To jest naturalna siła rzeczy. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, dzielnica, tak jak Państwo wspomnieliście, jedna z najstarszych. Pani dyrektor tutaj powiedziała o tym, że fabryki mebli. To sięga czasów lotniska. Wtedy budowano tu domy. Do dzisiaj te domy są rozbudowywane. I proszę Państwa, bardzo duży problem, który mamy, o którym tutaj nie wspomnieliście,
To jest uchwała do planu zagospodarowania Mieszczańska, która jest dla nas bardzo krzywdząca. To, że lotnisko jest wpisane do rejestru lotnisk, to jeszcze nie oznacza, że ono tu jest. Mamy zakaz budowy, nadbudowy, rozbudowy. Musimy utrzymać 50% zieleni, bo ktoś wymyślił, że my jesteśmy tereny usługowe w zieleni. Nie możemy, mamy piękne działki. Ale to nie jest teren usługowy, ja nie wiem, co to za abstrakcja. My nic nie możemy zrobić. Tak. Nie łazienkę, to można tam dobudować i jakiś wiatr. Proszę Państwa, następny absurd, który wprowadziła władza, no jeszcze poprzednia, przed prezydentem Stefaniukiem, jest tego typu, że my nie możemy stawiać ogrodzeń z komponentów betonowych. Bo dlaczego? Mamy zakaz w uchwale. Proszę Państwa, biliśmy się z poprzednim prezydentem, naprawdę szło na noże i powiem szczerze, że ta uchwała była zrobiona złośliwie. W 2011 roku został wprowadzony plan zagospodarowania, który żeśmy oprotestowali. Na protest nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. KPA poległo, zignorowano nas totalnie. W tej uchwale zaproponowano nam 10% podatek od wzbogacenia, od tego, że wartość naszych gruntów będzie szła do góry. Nie wiem, nie ma żadnej infrastruktury, nie wiem dlaczego, ale to nic. Oprotestowaliśmy. Nie, 2011. 11. Nic nie było robione. Proszę Państwa, protestowaliśmy to, nie dostaliśmy odpowiedzi. Miał być 10% wzrost. Suma summarum w uchwale mamy 20% do zapłaty. Zerknijcie na tą uchwałę, zobaczcie, co z nami zrobiono. I zastanówmy się, czy naprawdę aż tak można ograniczać prawo do władania swoją rzeczą, bo my tu nie możemy nic. Tak, jak u nas drogi nie są jeszcze największym problemem. Proszę się nad tym zastanowić. Nie, tylko skarbówka. Narzuta urząd i to no, jakie cena za metr jest gruntu. Czy jest to działka zalesiona, czy nie. 100 zł za metr kwadratowy. Tak samo i tutaj z tą długą. Kawałek zrobiony tutaj jest, woda, przerwa i później aż tam dalej. Czemu tu nie zrobiono? Przyszedł pan technik z Wodkanu i mówi, że tu jest zaniżony teren, że u mnie na działce trzeba postawić przepompownię. O, pytam się, no dobrze, no. A ile to będzie kosztować? 6-7 tysięcy. I pod pański prąd. No nie. Tego to ja się nie zgodzę. Po pierwsze, że ja nie mam drogi dojazdowej. I powiedziałem, że tu będzie droga, ulica długa, to on się zdziwił. To niemożliwością. Bo tu jest, mówi, nie ma dojścia. Bo las. Druga strona robotnicza. Robili telefony, ten zlikwidowali, znaczy zdewastowali chodnik. Nie ma komu poprawić. Asfalt też. Zakładali wodę, też zdewastowany. Czy komuś z Was udało się przejechać tak prosto? Nie, to jest slalom. Jest slalom gigant. Wystające studzienki. Jedna, dwie trzecie ulicy z nowym asfaltem, jedna trzecia ze starym. Ludzie, takie inwestycje to jest porażka. Mieliśmy świetną ulicę. W tej chwili mamy dramat. I jak ktoś mi mówi, że robi warszawsko, bo ona jest trudna, tak, do przyjeżdżania, zapraszam. Warszawska była całkiem w porządku. I wiele innych ulic też jest w porządku. Państwo, że odniosę się do tego fragmentu, w którym mówicie o tym, ile wam naobiecywali obecnie rządzący i ponownie ubiegający się o poparcie. Zwróćcie Państwo uwagę, że dziękując Państwu za wolę spotkań, za tą życzliwą odpowiedź na naszą prośbę o szczere rozmowy z mieszkańcami, na wstępie podkreśliłem, że poważnie traktując mieszkańców, nie będziemy rzucać obietnic na wiatr. Nie w naszym stylu jest sprzedawanie wyborczych fajerwerków i pozostawianie mieszkańców miasta później w głębokim zawodzie, bo ktoś już ma satysfakcję, że władzę zdobył. Stąd aż się prosi o sąsiedzki przykład. Już obecny prezydent mieszkańcom miasta obiecał recykling samolotów na lotnisku i powstanie tam 1000 miejsc pracy. Wszyscy wiemy, jaką wiarygodność mają składane w taki sposób
obietnicę. Jeszcze raz podkreślę, że dlatego właśnie chcąc poważnie potraktować mieszkańców miasta, uniknąć poczucia niesprawiedliwego potraktowania przez miejski samorząd, proponujemy Białą Księgę Budowy i Remontów Dróg i Ulic. Proponujemy wspólne wypracowanie przejrzystych, zrozumiałych dla każdego kryteriów, według których to pierwszeństwo w wykonaniu i przede wszystkim w długoterminowej, 5-letniej perspektywie, bo tyle będzie wynosiła najbliższa kadencja samorządu, określenie, w jakiej kolejności poszczególne ulice mają być wykonywane i towarzyszące temu zobowiązanie o ponoszeniu określonych nakładów, na przykład procentowo do dochodów budżetu w każdym z kolejnych lat, tak aby uniknąć tych rozczarowań, że zrobiono PR-owy zabieg, wpisano do projektu budżetu, a później nagle w ciągu roku jedna czy druga obiecana Państwu ulica znika, bo ktoś miał inne potrzeby do zrealizowania i nie kierował się na pewno czytelnym i zrozumiałym interesem mieszkańców. Jeśli chodzi o ten plan zagospodarowania przestrzennego, to dodam, że kilka razy pośredniczyłem w rozmowach, prosiłem pracowników merytorycznego wydziału w urzędzie i wiem, że w obecnej sytuacji, gdy sąsiedztwo lotniska ogranicza możliwość rozbudowy czy budowy nawet na niezagospodarowanych jeszcze posesjach domów mieszkalnych, takie jedno rozwiązanie jest dopuszczalne prawem, z tym, że ono jest bardzo drogie. Po prostu projekt budowy, będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę, musi przewidywać wyższej kategorii dźwiękoszczelność takiego budynku. Ale to po prostu kosztuje, bo to jest inne wytłumienie ścian, dużo droższa technologia wykonania okien. Rzeczywiście znam ten problem. Pytanie, które należy sobie zadać i znowuż, nie rzucając czczych obietnic, bo nie stać nas na to, żeby niepoważnie współmieszkańców miasta potraktować. Pytanie, które należy sobie zadać, brzmi, czy jest możliwość zmiany tej uchwały, jeżeli wspólnie doszlibyśmy do wniosku, że w długoterminowej perspektywie nie ma szans na uruchomienie lotniska. Podejmowane dotąd na lotnisku działania, na przykład utworzenie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej, raczej wskazują na to, że w kierunku ulotniskowienia terenu lotniska żadne kroki nie są podejmowane. Być może wspólnie powinniśmy dojść do wniosku po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, że należałoby odblokować mieszkańcom możliwość rozwoju się na posiadanych działkach, możliwość rozwoju tego kwartału miasta. Państwo jesteście w sytuacji, którą można nazwać, że tak naprawdę jesteście zakładnikami tego, że mieszkacie przy lotnisku. Bo tak, lotnisko dla miasta można uznać, że w perspektywie, tylko ta perspektywa naprawdę trwa tyle lat i czy ona się pojawi, o czym mówił Michał przed chwilą, czy nie, a Państwo jesteście zablokowani w takiej sytuacji inwestycyjnej, nie można nic zrobić. I jest to sytuacja trudna, naprawdę, bo Państwo wiecie, że tak jak mówię, my jako radni, czy Michał jako prezydent mieliśmy wpływ na to, ale są sytuacje, na które nawet wpływu nie mamy i to jest właśnie jedna z takich sytuacji. To wszystko zależy od tego, jak zostanie określona funkcja lotniska i jak my jako mieszkańcy chcemy ją widzieć, ale to też nie do końca od nas zależy. Niestety takie sytuacje się zdarzają i nie wszystko od nas zależy, ale myślę, że to rozwiązanie, o którym mówi Michał, może się pojawi w przyszłości. Że najpilniejszą potrzebą jest ta infrastruktura drogowa, komunikacyjna. W tym kontekście wrócę do tego, bo myślę, że jest to bardzo istotne i to w skali całego miasta, o czym powiedział już kolega radny Wojtek Sosnowski. Zaproponowano nam budowę za ponad 40 milionów złotych z 10-milionową dotacją ministra sportu, budowę nowego stadionu. Stadionu, którego tylko pierwszy etap budowy ma obejmować na przykład trybunę na 3700 miejsc. Jako piłkarz, aktywny amator do tej pory, intensywnie uprawiający tą ukochaną dyscyplinę sportu i świetnie znający środowisko, doskonale znam zdania fachowców, że w skali naszego miasta i na skalę naszych piłkarskich możliwości, nawet wymarzonego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, choć mamy trudności na tym poziomie organizacyjnym z utrzymaniem się w obecnej trzeciej lidze, jest to rozmach niewspółproporcjonalny do potrzeb
i do możliwości. Mówimy o tylu brakach w nakładach na infrastrukturę drogową w mieście. Tymczasem prezydent przekonał Radę Miasta do wyłożenia ponad 30 milionów złotych z własnych środków na budowę obiektu, który ma swój określony cel, ale na pewno tej pilnej potrzeby komunikacyjnej, łącznościowej w mieście nie pozwala zrealizować. Co więcej, bardzo poprzez absorpcję środków na inny cel mocno oddala ją w czasie. Należy postawić pytanie, czy nie należałoby skroić takiej inwestycji na miarę i możliwości naszej lokalnej społeczności, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na realizację tych celów, które mieszkańcy wskazują jako najbardziej potrzebne. Wreszcie Rada Miasta się zgodziła, bo prezydent zagrał kartą, która już dzisiaj wiemy jest zużyta. Powiadomił wszystkich, że oto ma umówionego inwestora na lotnisku, któremu za dziesiątki milionów złotych sprzeda ten teren i w związku z tym będzie nas stać na budowę takiego rozmaszystego stadionu i jednocześnie realizację potrzeb inwestycyjnych w drogownictwo w mieście. No już dzisiaj wiemy, że były to, znowuż wracamy do tego niewdzięcznego tematu, czcze obietnice. W tym, jeżeli mogę, w tym temacie, proszę Państwa, widać, jak trudna jest praca radnego. Dlaczego? Dlatego, że radny musi podjąć decyzję. I teraz tak, jeżeli mamy sytuację taką, w której proponuje nam się stadion, jeszcze to było kilka lat temu, on miał kosztować troszeczkę mniej. 26. Wiadomo, jak drożeją usługi. Nie udało się i teraz tak, dlaczego mówię o trudnej pracy radnego? Proszę Państwa, jeżeli dostajemy projekt uchwały i teraz tak, ten stadion to nie tylko stadion, bo jeszcze jest hala przy ekonomiku, tak? Dostajemy informację, że dobrze, tutaj trzeba dołożyć, ale znajdzie się inwestor i będą pieniądze. I teraz tak, stawcie się Państwo w naszej sytuacji. Co mielibyśmy przeciw być? Przeciwko budowie hali na przykład w ekonomiku, bo to jest taka sytuacja. Zawsze praca radnego jest złożona. To bardzo ważne, żebyście Państwo też wiedzieli o tym. Bo łatwo teraz na przykład stanąć przed kamerami i powiedzieć, to ja zbudowałem, to ja zrobiłem, albo ja byłem za, albo ja byłem przeciw. Są sytuacje takie, o której przed chwilą, o której właśnie mówimy. Jest stadion, trudno być przeciw tak naprawdę, bo przy okazji stadionu pojawia się budowa hali. A hala jest dla kogo? Przecież nie dla mnie. Tak jak kiedyś mi zarzucono, że hala w Trójce do Michalczuka wybudowana została, przepraszam bardzo. To chyba wspaniale, że dzieciaki mają mało tego, no UKS Olimpia gdzie gra? No w hali w Trójce, tak? I tak samo jest tutaj, także warto, żebyście Państwo też wiedzieli, że my jako radni stajemy czasami przed dylematami, przed takimi wyborami, a nie innymi. Dlatego nigdy nie są łatwe decyzje, ale poza jakąkolwiek dyskusją jest też infrastruktura drogowa i w ogóle infrastruktura jako taka w okręgu numer 2, to powinien być priorytet. Chciałbym odnieść się na chwilę do tej sesji, o której mówił tu Mariusz i prezydent Litwiniuk. No, tak naprawdę mieliśmy już nawet poprawkę do budżetu, która zabezpieczała 2 miliony złotych na zakup prowizji. Tak? W związku z tym, że inwestor kupi te grunty. No, pana prezydenta pytam od początku kadencji, co z tym 1000 miejsc pracy. Myśleliśmy, że to już było wtedy, ale okazało się, że jednak nie. No i zostaliśmy no w pewien sposób manewrowani, tak to o czym mówił radny Mariusz Michalczuk, że z jednej strony pokazało nam się, że tak, zabezpieczymy podstawowe zadania, potrzeby mieszkańców. Mówi się o ekologii, o wszystkim, tak, jak stanie przejazd, stoi cała biała, no może nie cała pół. Pytanie jest takie, czy za 10, 15, 20 lat jest szansa na to, że my nie będziemy stali 15, 20, pół godziny. Co Państwo na to? O to mi tylko chodzi. I następna sprawa. Ulica Robotnicza była remontowana. Chodzą tu dzieci, matki z wózkami. Ja no, trochę dzieci miałam. Nieraz panie zwracały mi uwagę, dlaczego dziecko jedzie rowerykiem po chodniku. Tak? Teraz małe dzieci prowadzamy po chodnikach. Nie da się iść, proszę Państwa. Kiedy będzie zmiana, jakakolwiek? Kto odebrał tą drogę? Mam pytanie, bo przecież był remont. Kto zdecydował, że zniszczy się tą drogę? Sąsiadka mówiła, dawali swoje pieniądze 50 lat temu. Trzeba było zostawić tą drogę. I robiliśmy jeszcze. I były robione czynem społecznym, tak? Kto odebrał tą drogę, pytam się. Bo ja mieszkam przy Robotniczej. Ostatnio siostra prowadzi to dziecko małe. Pani krzyczy, dlaczego pani z tym rowerykiem małym idzie brzegiem? A jak ma iść? Przecież tam się nie da iść ani wózkiem,
ani nie daj Boże jakimś wózkiem inwalidzkim. Nie da się jechać, proszę Państwa. Ja często siedzę w ogródku, ja nie widzę koloru chłopaków, którzy jeżdżą motorami. Przecież motocyklem tu tylko kwestia jest czasu, ile osób zginie. Naprawdę. Niech panowie uwierzą w to, bo ja jestem zszokowana. Tu kiedyś była sytuacja, chłopak zginął, tak? Gdzieś tam. Młody. Ulica jest długa. Młodzi ludzie nie myślą. Ktoś zrobił remont, ale pytam, co to za remont i po co to było zrobione? I dalej pytam o przejazd. Czy ktoś z Państwa, nie wiem, w Urzędzie Miasta jest dużo ludzi. Unia daje 60% dotacji. Czy ktoś z Państwa wysłał ludzi, czy tam, no nie wiem, jak pracowaliście, na jakieś szkolenia, nie w Białej, w Polsce, żeby pozyskać na jeden przejazd nad, pod, jakiś tunel, żeby Biała nie stała. Bo proszę Państwa, ja zajeżdżam, czy to jest godzina 7 rano, 5 rano, 2 w nocy. Jest chyba jakaś komórka, która działa tak, że ja podjeżdżam i przejazd się zamyka. I nieraz stoję pół godziny. No proszę Państwa, ja rozumiem remont. Wszystko rozumiem. Ale panowie i panie, no ile lat będziemy stali i za, nie wiem, zanieczyszczali tą Białą? Bo pół godziny stoi samochód, musi być odpalony. Ile idzie zanieczyszczenia? Czy ktoś pomyślał nad tym, żeby zrobić, nie wiem, wiadukt, nad, pod, jakiś, nie wiem, żeby to rozwiązać, bo Państwo obiecują. Ja bo ostatnio też mnie to gnębi, ponieważ obecnie panujący prezydent chwali się unijnymi środkami pozyskanymi. Ja bym powiedziała, że to tak, wiecie Państwo, ja bym nie miała szacunku dla samej siebie, gdybym powiedziała, że w mojej szkole realizowany jest mój projekt. Te projekty, o których w większości jest mowa, to są projekty autorstwa nauczycieli ze szkół. Natomiast bardzo by było potrzebne w Urzędzie Miasta taka komórka, która jest skuteczna w pisaniu projektów o środki unijne. I to, co pani mówi, bardzo by się przydało, żeby ktoś wreszcie wystąpił o unijne środki, żeby nam nie zarzucano tego, że pieniądze nie są pozyskiwane, ale też no, nie wyobrażam sobie, żebym mogła się chwalić nie swoim sukcesem. Takich projektów, które są w Białej realizowane, jedna, druga, trzecia, czwarta czy piąta szkoła, bo szkoły są, to są projekty na ja bym powiedziała w każdej szkole ponad 1 000 000, każdy projekt, w niektórych prawie 2. W związku z tym to są globalne środki pozyskane przez nauczycieli tych szkół, którzy byli autorami projektów. W związku z tym taka komórka, która skutecznie będzie opracowywała, występowała o środki unijne, pisała projekty, bardzo by się przydała w Urzędzie Miasta. Ja chciałbym odnieść się do pytania dotyczącego budowy tunelu. Jest już na tym etapie zaawansowania ta inwestycja, że w najbliższym roku, czyli wszystko będzie rozwiązane zgodnie z harmonogramem, zostanie wybudowany tunel w uzbiegu ulicy Lubelskiej i Dalekiej. Także tutaj może pani być spokojna. Można nawet podjechać, trwają tam już prace przygotowawcze dotyczące przerzucania mediów, czy to energii, prądu, czy też tych innych instalacji. Tu proszę być spokojnie, no i też fajnie, że mamy na to pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, z rządu jeszcze poprzedniego, także to jest już realizowane. Długi czas była ta realizacja też planowana, ponieważ były 2 czy nawet 3 koncepcje, jak zrobić, żeby najmniej działek ludziom, że tak powiem, zabrać. Tak? Gdy ma być puszczony ruch po prostu. Na początku była opcja, że Witorowska i część ogrodzeń przesunąć. Zdecydowała ta opcja, żeby puścić tunel pod przedłużenie ulicy Dalekiej. I w perspektywie, to też o czym mówił prezydent, mówiliśmy, i w perspektywie kolejnych lat do wybudowania most łączący ulicę Daleką z Artyleryjską. Żeby pani nie musiała jechać przez całe miasto, powiedzmy, na stadion piłkarski AWF-u. W 2020 albo w 2019, bo jeżeli się prace nie przesuną, to w 2019.
bo też mamy dzieci, dzieci idą do szkoły i my nie wiemy, czy te dzieci mamy puścić godzinę wcześniej do szkoły, czy dwie godziny wcześniej do szkoły, bo dziecko podchodzi i stoi, bardzo często gęsto jest przejazd zamknięty, 10-15 minut i nagle otwierają przejazd, gdzie nie przyjechał żaden pociąg, nic się nie dzieje, a dzieci stoją. Dzieci się zaczynają spóźniać do szkoły, a my rodzice jesteśmy w kropce po prostu. To jest jedna z sytuacji znowu, w której moglibyśmy powiedzieć, proszę Państwa, obiecujemy Wam, zrobimy tunel, obiecujemy Wam, będzie kładka, dzieci będą bezpieczne. Ale są sytuacje, proszę Państwa, na które my nie mamy wpływu, tylko ma na przykład wpływ PKP. Oczywiście my, w sensie my jako przedstawiciele państwa w urzędzie możemy nacisnąć urzędników, żeby rozmawiali z PKP. Bo wiemy, co się dzieje, tak. Tak, na pewno inwestycja jest niezagrożona, ta, o której mówi Wojtek, na Lubelskiej. Natomiast tutaj, tak jak mówię, my też czasami się dowiadujemy. Ja powiem przykład sprzed, znaczy nie powiem o przejeździe, tylko o tym, jak to działa. Był kiedyś MDEK, pamiętacie Państwo, na Stacyjnej, prawda? No i sytuacja była taka, że no miasto się zastanowiło i może by tak wykupić od PKP. Złożono pismo, a wiecie Państwo, co PKP odpowiedziało? Proszę zabrać sprzęt, który tam jest. W ogóle kazali się wynieść. Czyli tak naprawdę są sytuacje, na które my nie mamy wpływu. Oczywiście jakiś ruch miasto zrobiło, tak samo my, jeżeli jest taka możliwość, będziemy naciskali urzędników, żeby robili coś w tym stylu, żebyśmy... Też jeżdżę tędy i też wiem, jak te samochody stoją i to, o czym pani mówiła. A zanieczyszczenie? To lepiej... I jeszcze czasami tak, i to zgłaszaliśmy jako radni. Dlaczego na Lubelskiej szybciej się otwiera szlaban, a tutaj nie? I tak naprawdę powiedziano nam, że to są takie procedury. No i co my wiemy? Co my możemy powiedzieć o procedurach? Także to są naprawdę trudne sytuacje. My rozumiemy, bo mieszkamy tutaj, bo wiemy, jak to jest, ale możemy tylko powiedzieć, że będziemy pytać w waszym imieniu, będziemy pytać urzędników, żeby urzędnicy, bo to jest ten poziom negocjacji, rozmawiali z PKP, co planuje przy okazji inwestycji, na przykład jeżeli chodzi o, jak będzie wyglądało w ogóle po inwestycji, jeżeli chodzi o dworzec i jak chce zabezpieczyć dzieci idące do szkoły. Także możemy tylko tak Państwu odpowiedzieć na to. Problemem w chwili obecnej też jest to, że jest jeden, właśnie się nie ma. Jeden tor, tak? Więc te pociągi też jeszcze na mijankę. Wielokrotnie jak staliśmy, to dwa się mijały, tak? Przez rok, półtory będziemy się musieli jeszcze przemęczyć, ale to będzie służyło później wszystkim. Dodam jeszcze, rozwijając wątek poruszony przez kolegów radnych, że jednym z takich koronnych naszych postulatów, zobowiązań programowych jest właśnie budowa czwartego mostu w osi pomiędzy ulicami Daleką i Artyleryjską. Myślę, że dla Państwa, gdy rozmawiamy w tym okręgu, to też bardzo istotna informacja, dlatego że znakomicie odciążałaby ruch przede wszystkim na moście w przebiegu ulicy Zamkowej. Dzisiaj to jest pewnie jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc w mieście. No, można powiedzieć, że koszt nakładów, które miasto uwzględnia w budowie stadionu, pozwoliłby na realizację takiej inwestycji. Natomiast wskazujemy alternatywne źródła finansowania, bo byłaby to droga w przebiegu drogi wojewódzkiej. I tutaj zamierzamy bardzo zaangażować się w lobbying w przyszłym samorządzie województwa, w Urzędzie Marszałkowskim, w Sejmiku Województwa, właśnie po to, aby uwzględniono i tę potrzebę inwestycyjną Białej Podlaskiej, a wówczas zdecydowanie łatwiej byłoby przy mniejszym zaangażowaniu budżetu miasta nam to udźwignąć. Biała zasługuje na ten kolejny most. Wszyscy wiemy, jakie dzisiaj problemy w skali makro, czyli tych zbiorczych dróg łączących komunikację pomiędzy kwartałami miasta występują, szczególnie w godzinach szczytu.